rozwiązań. Proszę zwrócić uwagę, że w jakimś sensie w tej chwili Orban, to co robi na Węgrzech, to jest próba zrobienia tej rewolucji, bo to jest taka niedokończona rewolucja i on chce coś takiego zrobić, ale trzeba zdać sobie sprawę, że no, nie jest to ani proste, ani łatwe, trzeba coś w tym kierunku robić, żeby to jednak państwo przywrócić tej wspólnocie polskiej i to jest działanie na bardzo wielu poziomach, w kulturze, w administracji, no, ale w polityce również, prawda? Pytanie, dlaczego nie ma programu telewizyjnego pana telewizji, który cieszy się dużą popularnością? Właśnie przed chwilą odpowiedziałem na to pytanie, dlaczego go nie ma. Nikt mnie nie poinformował dlaczego. Dostałem list od pani dyrektor, że niezwykle mnie ceni. Znaczy rozumiem, że wyrazem tej pozytywnej oceny było zdjęcie mojego programu i że ona mnie zaprasza, żebym zawsze doradzał, że każda moja ocena będzie pozytywnie pod uwagę. No na razie nie doradzałem. No więc to jest oczywiste, że nie tylko chodzi o mój program, właśnie chodzi o taką monokulturę, o to, żeby wyeliminować tych, którzy będą krytyczni wobec rządu. Znaczy w tej chwili to się już zaczyna troszkę zmieniać. To się bardzo długo było tak, że właściwie ciągle jest tak, że rozmaite treści nie znajdują u nas, w ogóle nie trafiają do obiegu publicznego, ponieważ no, żyjemy w takim świecie, w ogóle całym świecie, w którym jeżeli czegoś nie ma w mediach, no w bardzo małym stopniu to jest w debacie, choćby skąd ludzie mogą o tym wiedzieć. Ja mogę opisać jedną rzecz. Ja już pani to mówiłem, powtórzę się, ale to właśnie mi tak uderzało. Półtora roku temu, kiedy zaczęto finalizować nasz wiekopomny układ gazowy z Rosją, to ja się mogę pochwalić, że no, ja nie znam w każdym razie nikogo, kto przed nim nie wiem. Ja napisałem chyba pierwsze takie duże, to czy mi było gdzieś odnotowywane jako informacja, natomiast ja napisałem parę tekstów publicystycznych, że to jest katastrofalne rzecz i zrobiłem parę programów. Po roku Komisja Europejska się tym zajęła, zresztą to też świadczy o naszym rządzie, że nas przed naszym rządem musi bronić Komisja Europejska i zablokowała ten układ jako łamiący zasady takie konkurencyjne, ten układ z Rosją, ten gazowy. I niedługo potem przeczytałem z zainteresowaniem wstępniak Tomasza Lisa, redaktora naczelnego Wprostu, który brzmiał, że on w International Affairs Tribune przeczytał, że Polska zawarła bardzo niekorzystny układ z Rosją gazowy i on z tym zadaje pytanie rządzącym, jak to jest naprawdę i on śmiało i twardo stawia to pytanie. Przeczytał mi ten naszego. Ja prawie te pytania zadawałem rok wcześniej i nawoływałem kolegów dziennikarzy, żeby się wszyscy tym zainteresowali. Nikt się tym nie interesował, jakikolwiek komentarz, znaczy nikt. Znaczy myśmy jako Rzeczpospolita, ale to też nie wszyscy Rzeczpospolita, że ktoś tam się interesował, ale bardzo niewielka. Nie, ale w związku z tym mówię jeszcze raz, że są pewne rzeczy, które po prostu nie będą w obiegu publicznym. Ostatnio poruszył, tak przeniósł na wymiar taki bardziej popularny. Myśmy też o tym pisali, ale zawsze jak z telewizji jednak, który ma większą się mówi siłę rażenia, to sprawę tych łupków, tego, że to, co się dzieje w tej chwili, jest niezwykle niepokojące, że to oddawanie tych koncesji może być niesamowite. To znaczy może być tak, że może się okazać, że my spoczywamy na bogactwie, które się okaże niedługo, że w ogóle do nas nie należy. Państwo nie, ale Państwo przeczytają o tym, że Jarosław Kaczyński ma złą minę i sieje agresję. A o takich sprawach nie przeczytają. Chciałem pana zapytać o kulisy pańskiego ustąpienia z prezesury telewizji publicznej, co moim zdaniem miało kluczowe znaczenie dla profilowania. Nie ustąpiłem, zostałem wywalony z tej telewizji publicznej, więc nie było żadnych kulisów. Kulisy były takie, że wywalił mnie PiS, a konkretnie to była decyzja śp. Lecha Kaczyńskiego. Mogę to powiedzieć pod odpowiedzialnością, bo potem wiele razy z nim rozmawiałem. No i on, no to tak głupio mówić, no, ale on niejako uznawał to za swój błąd, no ale jakby nie było, no zostało to, bo to wbrew pozorom ludzie myślą, że to nacisk samoobrony RPR-u, to nacisk samoobrony RPR-u był od początku prawie, że a decyzję taką ostateczną podjął Lech Kaczyński na podstawie tego, że został wprowadzony w błąd, tam, no były te intrygi i on uległ tym intrygom, no. To jest błąd ze strony rządzącej. Nie mówię o sobie samym, tylko mówię, że szkoda mi, dlatego że to był eksperyment, który mógł przynieść pozytywne konsekwencje. Obawiam, że mój zastępca zupełnie nie poszedł w tym kierunku. Zresztą w żadnym kierunku nie poszedł. On generalnie bardzo lubił być prezesem. Dziękuję.
A jak chcieli być prezesem, się generalnie nic nie robi, bo jak się cokolwiek robi, to się też jakąś czegoś narazić. Jak się nic nie robi, to się mało narazi. Pierwsze działanie, to jest bardzo znamienne, było pierwsze działanie, które Państwu powiem. Pierwsze działanie mojego następcy było takie, że ja miałem spór zbiorowy z pracownikami etatowymi, bo jak przyszedłem, to oni zażądali od razu dużej podwyżki. Odmówiłem i oni weszli w spór zbiorowy. To jest fatalnie, dlatego że ci etatowi pracownicy tam to uniemożliwia tak naprawdę nagradzanie za pracę, to zaczyna być po prostu takie automatyczne i utrudnia bardzo sterowanie taką firmą, której się powinno nagradzać za dobrze, za dobre wykonywanie swoich obowiązków, a nie nagradzać za mierne albo kiepskie. Ale nieważne, trwał ten spór zbiorowy i oni się wycofywali z tych swoich żądań. Na końcu już dawali do zrozumienia, że na cokolwiek, tak symbolicznie, ale się wycofają z tego. I się zastanawiali się, czy dać im coś symbolicznie, czy nie dać. No potem mnie odwołali, co zrobił mi następca? Dał im wyższe, większe podwyżki niż te, których oni domagali się na początku. No, taki prezes to jest udowodniony. Dobry pan. A potem jak wygląda status firmy, no to można było zobaczyć. A potem debata, za którą Urbański, ta kluczowa debata, w dużej mierze odpowiedzialny za wynik wyboru, no to są na zdrowie Radzią Kaczyńskim nie wyszło. Tak. Proszę. To tak jest. Polskiej dowiedziałam się, że brał Pan udział ze swoją grupą licznych innych dziennikarzy zwolnionych z pracy w Polskim Radiu, w telewizji i brał Pan udział w zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 pod Urzędem Rady Ministrów. Jaka to była grupa i czego ona się domagała? Chciałbym mieć jeszcze, bo to pytanie jest, że tak powiem, nie kończy się na tym. Analogię widzę w takich wystąpieniach na Węgrach Urbana. Czy Państwo macie w tej chwili jakieś układy i powiązania z, występując tutaj w dniu 19, z tą grupą, która występuje w tej chwili bardzo aktywnie na terenie Węgier? Zbliża się dzień 23 marca. Jest to dzień przyjaźni polsko-węgierskiej ustanowiony przez świętej pamięci nieżyjącego prezydenta i zatwierdzony ustawą sejmową, jak również parlamentu węgierskiego. Jak wiem, w tej chwili istnieje napięta sytuacja pomiędzy oficjalnymi władzami, co zresztą się ukrywa, między oficjalnymi władzami a Urbanem. Mogę? Proszę bardzo. Więc po pierwsze, ja nie organizowałem ani ci, to było w naszej obronie niejako, czyli no takich ludzi jak Janek Kośpieszarski, Anita Gargas, Jasia Lichocka, Jacek Karnowski, również ja, a jeszcze innych osób, które tak wywalono z tej telewizji od razu, znaczy zabrane programy. Ani tu wrzucono po prostu Jacek Karnowski czy Jasię Lichocką. Ponieważ to było w naszej obronie, no ja tam pomaszerowałem, ja coś tam powiedziałem, ale to nie ja byłem organizatorem. Organizatorem było takie ugrupowanie Solidarny 2010. To jest takie ugrupowanie stworzone przez Ewę Stankiewicz, nie wiem, czy Państwo wiedzą, to jest, ona zrobiła razem z Jankiem, ten film tak naprawdę ona go zrobiła, ja mówię. Ona się z reżyserką, mówię, pochwalić się, tyle, że on zrobił taki film Trzech Kumpli, który dotyczy sprawy Cesa Wyjasa, poniekąd. Bardzo zdolna kobieta, która zrobiła swój debiut fabularny, ale potem zrobiła to Solidarny 2010, w związku z tym Państwo nie zobaczyli debiutu fabularnego, ponieważ dystrybutor filmu, czyli Gutek, wycofał się z dystrybucji. Wcześniej się deklarował, potem się wycofał. Po tej aferze zrobionym. To też pokazuje ten mechanizm tego, że kochani, zapamiętajcie sobie, jeśli chcecie, żeby wasze filmy były oglądane, były dystrybuowane, bo inaczej no to trudno, a inna dystrybucja jest taka pokątna, jest jednak strasznie trudna. Poza tym nikt nie będzie dawał na takie filmy, bo jak nie film nie ma dystrybucji, to się nie zwraca, no, różne rzeczy. No więc to jest taka nauczka. Na szczęście Ewa jest niewyuczalna i w związku z tym będzie robiła dalej to, co robi. No, miejmy nadzieję, że miała szansę. Bardzo zdolna, poza tym, że bardzo jesteśmy do ciebie, bardzo uczciwe
osoba. Ja poznałem dopiero przy tym filmie Czechu. A więc ona stworzyła takie, razem z Jankiem stworzyli takie ugrupowanie pseudonim 2010, w ogóle się tego. Dobrze, teraz przejdziemy do Węgier. Jeśli chodzi o Węgier, z Węgrami to nie miało żadnego związku, natomiast czy pan pyta o to, czy mamy jakieś, w ogóle, jak pan mówi my, to ja nie za bardzo wiem, bo my nie stanowimy żadnego ugrupowania, my się znamy, nie stanowimy żadnej, nie jesteśmy żadną grupą, nie formalnie, a nawet nieformalnie, no każdy ma sporo roboty, w związku z tym, no ktoś tam coś tworzy, no tam Ewa z Jankiem robią te Solidarni 2010 i w tym sensie powstają jakieś inne ugrupowania, one działają, to jest taka konstelacja, znaczy można mówić. Jeżeli chodzi o, więc w tym sensie nie mamy tych kontaktów z Węgrami. Był taki list w internecie, który Piotr Naimski chyba w ogóle był jego inicjatorem i potem wielu się podpisało, Solidarność i Zerbach. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że na przykład nie wszystkie działania Orbana do niej przemawiają, na przykład jego pomysł na prawo medialne, nie do końca do mnie trafia. Uważam, że to jest błąd. Znaczy generalnie bardzo mu kibicuję tej próby dokończenia rewolucji, ale czasami to wydaje się, że niepokojące pewne zjawiska są, bo bez względu na to, jak bym sympatyzował z tym rządem, to on potrzebuje mieć, to w każdym normalnym demokratycznym kraju niezależne media, a to, co on zrobił, to właśnie to jest de facto no, takie ograniczenie tej niezależności daleko idące. Niezależne od kogo? W ogóle niezależne od polityków. Od wszystkich polityków. Ale u nas takich nie ma. No dobrze, no i co z tego, że u nas nie ma, dlatego mamy przyklaskiwać komuś, kto będzie likwidował tę niezależność. Jeżeli by przyszedł, powiedzmy, Jarosław Kaczyński, wprawił takie same prawo jak Orban, to protestował przeciwko temu. Bo bez względu na to, jak ja się nie zgadzam z różnymi ludźmi, to oni mają prawo mieć nie tylko prawo, to jest dla zdrowia społecznego, dla higieny politycznej potrzebne, żeby była krytyka. Ja uważam na przykład to, co robi Gazeta Wyborcza, za niezwykle nieuczciwe, niesprawiedliwe, Gazeta Wyborcza, TVN i tak dalej. Można z różnymi rzeczami próbować walczyć na niwie sądowej, z niektórymi się nie da walczyć poprzez sądy, zresztą przez polskie sądy to Gazeta Wyborcza może załatwiać swoich przeciwników, Adam Michnik, ale żeby ich, chociaż ja muszę przyznać, że ja wymusiłem jednak, przeprosiny mnie za to pomówienie, ukazało się, nie wiem, czy ktoś Państwa widział, było napisane, że przepraszają mnie Gazeta i Agnieszka Kublik za to pomówienie, jakobym dawał tam wysokie odprawy swoim przyjaciołom w telewizji. Wymusiłem to jednak sądownie, bo to jednak nawet polskie sądy musiały, nie dałem tych odpraw, no można było dyskutować, no, ale nie dałem, to ostatecznie wreszcie. Trwało, ale wreszcie. Ale mówię jeszcze raz, pomimo tego, problem jest taki, że w Polsce w ogóle nie dopuszcza się Kusinek. Oczywiście jest taki problem, można powiedzieć sobie, że ja się nie zgadzam na to, co w Polsce króluje takie powiedzenie, że są media publiczne, to mają obowiązki, dziennikarze media publiczne mają obowiązki, a prywatne to nie. Nie wiem dlaczego, nie. Też mają standardy takie same. Muszą mieć jedno. Tak jak, proszę Państwa, no jakby piekarz prywatny sprzedał trujący chleb, a troszkę trujący, no to raczej niespecjalnie byśmy akceptowali, w związku z tym nie wypadałoby akceptować łamanie standardów. Tylko, że to wszystko nie jest takie proste dochodzenia. Mówię jeszcze raz, danie rządowi instrumentu, bo de facto to prawo daje rządowi, władzom politycznym, ręce daleko idącą kontrolę mediów. No to jest, abstrahując od tego, że oczywiście w pewnym momencie Orban się skończy, przyjdzie kto inny i wykorzysta to prawo i powie, o co chodzi, prawo Orbana, nie mówi powiedzieć innego. No ale mówię jeszcze raz, znaczy ja uważam, że oczywiście, ale w tej chwili to diabolizowanie Orbana jest po prostu nieprawdopodobnie niesprawiedliwe. Ja mówię o jednej rzeczy, które mi się nie podoba, generalnie to, co są proponuje, jest niezwykle ciekawe i takie twórcze i wydaje się, że może naprawdę tym Węgrom przynieść bardzo dużo pożytku. Zobaczymy, jak to się skończy. Ale on jest oczywiście atakowany w Europie, bo on jest, prawda, on jest przeciwko temu establishmentowi europejskiemu. A ponieważ, jak nasz rząd powiedział, jak rozumiem, jego polityka zagraniczna, ile rozumiem, bo trudno mi dojść, znaczy polityka zagraniczna, ale została dosłownie, że spójność w głównym nurcie. Prawda, nie znam takiej, tak szczerze, że to jest bardzo nowatorska polityka, bo spójność w głównym nurcie, to znaczy dostosowywać się. Główny Unii Europejskiej wyznaczają w tej chwili Francuzi i Niemcy. Ale Niemcy i Francuzi.
A więc ze względu na swoje interesy. A więc polityka, która polega na tym, żeby dostosowywać się do interesów niemiecko-francuskich, wydaje mi się trochę dziwną polityką, ale prawda. I w tym momencie są bardzo krytyczni wobec Orbana. Ergo nasz rząd też będzie krytyczny, bo tak to mniej więcej wygląda. Bo jak skoro ma się dostosować, się chwali tym, chwali się tym, to też świadczy o naszych mediach. Ja sobie wyobrażam, że jednak, jak nie byłbym, a jestem krytyczny wobec mediów na świecie w tej chwili, bo nie wiem, jak dobrze wyglądają te media w zachodniej Europie, ja znam dość dobrze te media, spędziłem tam 8 lat, pracowałem tam w mediach, znam amerykańskie media, więc tam tak dobrze nie wyglądają, a jednak ta różnica między Polską a Niemcami jest jednak znacząca. To sformułowanie, gdyby ktoś tam powiedział, że naszym, gdyby Sarkozy powiedział, że jego głównym założeniem polityki zagranicznej jest płynąć w głównym nurcie europejskim, no to ja myślę, że to nie byłoby dniami, które nie przypominano i mówiono, taki człowiek nie może sprawować żadnej funkcji państwa. A u nas? No, to jest to. No tak, wymieniać wiele innych rzeczy. Wracając do tego, więc nie mamy specjalnych kontaktów. Zresztą my nie jesteśmy ani rządem, ani kimś takim. To tylko kontakty, ale uważam, że rzeczywiście dobrze jest pisać. My w Rzeczpospolitej napisaliśmy parę tekstów o tym. Igor Janko pojechał do Węgier, przyjrzał się temu. No i opisujemy to oczywiście nie tak, jak mi bardzo ujmuje, jak się gesta wyborcza troska o wolność mediów na Węgrzech. Ja jeszcze bym wolał, żeby się to, że potroskała o wolność mediów w Polsce, ale powiedzmy, i brzmi, że tutaj będzie wolność mediów zakazana. Ale oczywiście gesta wyborcza rozumie wolność mediów w bardzo szczególny sposób, tam wolność dla Gazety Wyborczej i jej podobnym, a reszta nie powinna mieć miejsca, tak to jest rozumiane. Ale to nie powoduje, żebyśmy myśleli symetrycznie. Jak pan ocenia szanse prawicy polskiej, mam na myśli tutaj w zasadzie PiS, na składających wyborach, czy prawica jest w stanie przełamać swój dotychczasowy, no, że tak powiem, wizerunek medialny jako twarda głowa, mająca twardy elektorat, czy będzie w stanie prowadzić, że tak powiem, organizacje satelickie o poglądach podobnych, zbliżonych lub bardzo zbliżonych, żeby je zaangażować, żeby w przyszłych wyborach zdobyć taką siłę głosu, by nie szukać koalicjanta, który no, na razie, jak widać, no, nie ma takiego koalicjanta, który można było wprost go wziąć do współpracy. Nie myślę tutaj o partii szmaciarzy, przepraszam za wyrażenie, czyli PSL-u, który jest członkiem wszędzie, zawsze wyjść z każdym, jakikolwiek. Otóż, ja zacząłbym od tego, no przyznaj się szczerze, to nie przyznaję takich rzeczy, to może w moim wypadku, że już moje zdolności profetyczne są żadne, znaczy proroczych zdolności nie posiadam. Przypomniałem się w życiu, przewidziłem rzeczy bez przerwy, znaczy wchodząc niby z danych, które, więc mogę powiedzieć, jak teraz sytuacja wygląda. A co będzie za pół roku, albo trochę więcej niż pół roku, no to sytuacja tak biegnie, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Ale co widzimy dzisiaj? Dzisiaj samodzielne rządy PiS, w ogóle zwycięstwo, pokonanie Platformy jest mało prawdopodobne. Udało się stworzyć taki wizerunek, że to cały czas chodzi o to, że Platforma cały czas jakby rzeczywiście całą główną polityką jest straszenie PiS-em. To było bardzo ujmujące, kiedy premier miał wystąpienie mające opisać postawę rządu wobec tragedii smoleńskiej i zajmował się głównie PiS-em, opowiadał o tym. No i wszyscy uznali, że to większość. To akurat tak dobrze nie przeszło. Ale więc widzimy pewne jednak ścieranie się rządu. Premiera, rządu, więc tendencja jest raczej do tego, żeby spadało Platformę. I teraz pytanie, kto na tym będzie zyskiwał. Trochę PiS jednak tak. Trochę pytanie, czy na tej zasadzie. Inna sprawa, trzeba przyznać, że PiS bardzo dużo robi, żeby w tym skansenie, do którego wpychano, zostać. Proszę Państwa, ja rozumiem, że i mówię cały czas, te ataki mediów na PiS są generalnie nieuczciwe, niesprawiedliwe. W ogóle no, czasami to po prostu się śmiać chce. No, media są głównie tego, że patrzy na jakiegoś rządzącego. Ja ostatnio na przykład oglądam bardzo duży, poważny program z TVN, który z TV24, który zajmuje się, który rozlicza PiS za niedotrzymanie obietnic wyborczych. Ja nie żartuję. Ja w tym momencie myślałem, że ktoś tam żartuje, ale to mówię prawdę.
I mógłbym tak ciągnąć. Główny materiał jest o tym, że Kaczyński powiedział w wywiadzie z Rymanowskim, że trzeba patrzeć na, trzeba by sprawdzić pilotów, znaczy ekspertów lotniczych, którzy pojawiają się na tragedii Smoleńskiej, o służby specjalne. Gdyby on był premierem, to by sprawdził i radził to Tuskowi. Tak między nami to oczywiście on ma rację, ale tego nie powinien mówić. To jest polityka. Ale już takie numery, które na przykład odwalił Antek Macierewicz, mój pozwolę sobie mówić Antek, bo to jest mój kolega z dawnych lat, bo dobry, nadal jesteśmy kolegami, co nie znaczy, że muszę akceptować jego wszystkie. Ja znamy się od połowy lat 70. No to już stwierdzić, że nie było w historii Polski takiego zaprzaństwa i takiego, no to jest wygadywać brednie, to jest wygadywać brednie, bo bywały niestety dużo większe. Ale jednocześnie jest dawanie amunicji. Potem to wszyscy opowiadać, no proszę bardzo, za bzdury. No rozumiemy, że on mówi, że to jest gorsze niż Targowica, gorsze niż PRL, gorsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No trzeba znać proporcje, wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście mówię jeszcze raz, to nie jest tak, że media powinny zajmować się głównie retoryką. Ale mamy takie media, jakie mamy, a polityka jest szybko możliwa. W związku z tym, ja myślę, że w ogóle PiS zmarnował szansę, z tego co wiem. Pojawiła się po katastrofie smoleńskiej taki ogromny, naturalny ruch poparcia dla... I masę ludzi się zgłaszało, którzy normalnie to z polityki zgłaszało. Oni wszyscy są odsunięci w dużej mierze. Odsunięci przez tych działaczy, którzy oczywiście bali się napływu nowych, bo najbardziej boi się konkurencji wewnątrz partii, a tak to prawda. W związku z tym różne rzeczy są takie, które powodują, że PiS ma kłopoty z wyjściem. Ale jednak to jest teraz alternatywa dla rządzących. Nie ma innej alternatywy. Ja nie wierzę, że pojawiła się. No, niby był pomysł taki PJN, czyli Polska jest najważniejsza, miał być takim pomysłem. Ja wstępując od tego, jak to oceniamy w innych kategoriach, jak czysto politycznie już widzimy, że to porażka. No, no, ciągle mają około 5%. Ciągle nie mogą znaleźć języka, formuły, która by ich pozwoliła im znaleźć takie miejsce. Niby oni mieli być tą alternatywą dla tych, którzy nie chcą głosować na Platformę, a boją się głosować na PiS. Dotąd to się nie udało. Co pan sądzi w sprawie jakoby po głoskach, jakoby po Platformie powstało jakieś pęknięcie, rozłam Tusk-Schetyna? To nie jest Komorowskie, czy to, nie, jest to nie są pogłoski, tylko w każdej partii trwa walka o władzę. Znaczy w PiSie może nie ma, to jest tak silna osobowość Kaczyńskiego i niby nie ma nic w związku z tym, zresztą ci spajatelstali w dużym mierze, że klienci z partii, w związku z tym tam nie ma, chociaż tam na niższe lata się toczy. A więc stoczy się walka o tą władzę i Schetyna jest realnym konkurentem w partii Tuska. To, że on powiedział, powiedział bardzo to spokojnie, ale jednak jest rzecz strasznie poważna. Jeżeli on powiedział, że była spóźniona reakcja premiera, to jest bardzo poważne oskarżenie premiera de facto. To jest bardzo poważne. Schetyna ma swoich zwolenników w partii silnych i to powoduje, że wobec niego nie można takich retorsji, które na przykład pani minister Kopacz powiedziała, że tacy ludzie powinni się usuwać z partii. Powiedziała to oficjalnie. Ale nie tylko nic nie, to nikt nie zakwestionował tego, że jest marszałkiem. A więc to napięcie jest, ale to raczej myślę, że to jest gra o to, o ile się orientuję, z moich obserwacji, z tego co wiem, jest gra na to, że to Tuskowi się zaczęła powijać noga, że wbrew temu, co się mówił teflonowy prezydent, był ten premier, teflonowy lider, że nic do niego się nie dobra, afera jedna, tu nie wiadomo co, że stoi Polska, nie jeżdżą koleje, dróg się nie buduje, nie wiadomo co, a tu się to wszystko dobrze. A sympatia dla premiera rośnie. Otóż, że to się już skończyło i to widać wyraźnie, że to się już kończy. A więc taki Schetyna chce z dużą przyjemnością skoczyć na miejsce po Tusku, bo ta ich przyjaźń rzeczywiście stała się bardzo szorstka. To już mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. W związku z tym to raczej tak wygląda, tylko że jeżeli powtarzam, ta walka zacznie ujawniać się na zewnątrz, to przyniesie również negatywne konsekwencje, dlatego że Polacy nie lubią wewnętrznych sporów. Wewnętrznych to zawsze powoduje, że część tych wyborców się odsuwa od Platformy. I to też może być dodatkowy czynnik tego, co pan pyta. To jest dużo elementów, które trzeba brać pod uwagę. Ja uważam, Komorowski nie jest osobowością żadną polityczną. Chociaż jest bardzo zręcznym takim
działaczem, ale on jest w tej chwili, on nie stworzy, on nie będzie liderem partyjnym. Jego nie stać. Tak, on gromadzi Idealną Unię Wolności, on jest taki otwarty. On odtwarza taki Unię Wolności jeszcze bardziej taka w kierunku postkomunistycznym. To jest taki pomysł. No tak, ale to nic z tego nie będzie. To jest moim zdaniem psucie pewnych symboli, na przykład te zapraszanie Jaruzelskiego, czy różne inne rzeczy, prawda? Nagradzanie swoich zwolenników, członków komitetu, chociaż tam część się należały nagrody jeszcze dyskusyjne, to dla przyzwoitości trzeba było zaprosić jeszcze kogoś spoza komitetu popierającego, ale tej przyzwoitości, ale okazuje się, że to nie jest potrzebne, bo szybuje jego poparcie coraz bardziej. A to nie wydaje mi się, że to jest taki gracz, który w życiu politycznym, tylko on doszedł najwyżej dla siebie, on jest zadowolony z siebie niesamowicie i będzie konsumował tą prezydenturę tak długo, jak się da, a nie więcej. Nie zgadzam się z panem z pierwszą rzeczą, którą pan powiedział, że PiS strzela sobie takie małe gole po katastrofie smoleńskiej, przed katastrofą smoleńską, bo czymże jest, jeżeli PiS jakieś gole sobie strzela, jak chciałby pan nazwał te tak zwane gole, te samobuje, czymże jest kompromitacja Tuska z prowadzeniem euro, z kastracją chemiczną tych wszystkich pedofili, z autostradami, ze stadionami, z prowadzeniem euro w 2011 roku, teraz z kasowaniem wielu dróg, z kompromitacją pod Smoleńskiem, z uściskiem... To jest z podatkiem VAT i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. To czymże jest z OFE? To czymże teraz jest w opinii jakiejś obiektywnej publiczności to, co zrobiło PO z sobą? To znaczy, że oni dokonali by samobójstwa. Ale pan prowadzi debatę ze sobą, a nie ze mną. Bo ja nie powiedziałem, że w zestawieniu z PO, PiS tutaj popełnił jakieś... Nie. Ja mówię, bo polityka jest sztuką możliwego. U nas doprowadziły media głównie do tego, że polityka zaczyna wprowadzać się do jakiejś retoryki i występów. W tym sensie dałem przykłady błędów zasadniczych. A to nijak się ma do mojej krytycznej opinii na temat rządów PO, który dawałem wielokrotnie wyraz w tych wszystkich sprawach, o których pan mówił. To jest zupełnie coś innego. Zgadzam się, że są dużo poważniejsze rzeczy. Tylko, że te poważniejsze rzeczy dotąd ciągle nie docierają do opinii publicznej, a zwłaszcza nie docierają w tym sensie, że im się przedstawia, no dobrze, może my tacy jesteśmy, a proszę, tu jest ten potwór. Ten to jest PiS, potwór, więc nie możecie na potwora głosować. Ja opisuję to rzeczywistość. Kategoria tych błędów jest tak ogromna, to jest taka przepaść, że... Druga rzecz to takie pytanie, kiedy pan zrozumiał, pan osobiście, Bronisław Wittstein, bo oglądałem pańskie programy z pasją, te programy Bronisław Wittstein przedstawia, trochę mnie one irytowały, czasami nie, ale kiedy panu tak zwane to pielmo z oczu opadło, że Polska zmierza po okrągłym stole nie w tą stronę, którą powinniśmy zmierzać, że zmierzamy ku konserwacji elit złoskich i tych podobnych instytucji? Kiedy? To był proces. Bo ja przyjechałem, mnie stan wojny złapał na zachodzie, byłem na zachodzie, robiłem takie pismo miesięczny kontakt, pracowałem w Wolnej Europie. Jak runęła komuna, przyjechałem do Polski, byłem szefem radia w Krakowie i tak dalej, tam pracowałem w innych mediach, jak mnie wyrzucili z tego radia. Otóż na początku jak przyjechałem, to ja trochę widziałem przez oczy swoich przyjaciół z KOR-u nie dostrzegałem. Znaczy mogę śmiało powiedzieć, że widziałem taki, byłem bardzo promazowiecki na początku, ale od początku widziałem pewne rzeczy negatywne, więc to był taki proces, bo ja widziałem, pracowałem w Radio Komitecie, byłem na tym poziomie regionalnym, byłem szefem radia w Krakowie, ale widziałem, kiedy był jeszcze Radio Komitet, jak działa, widziałem Drawicza, który konserwuje ten układ, ja to widziałem, ja wywaliłem tych czerwonych od siebie, z tego i tam, a nigdzie indziej to się nie działo, widziałem rozmaite rzeczy. Więc dałem się trochę nabrać tej propagandzie, że tutaj przyspieszenie tak zwane to może doprowadzić do likwidacji, znaczy do pewnych procesów negatywnych, które doprowadzą do, znaczy spowodują załamanie się ekonomiczne, różne takie rzeczy, uwierzyłem w takie z perspektywy, myślę, głupstwa. Ale dość szybko z tego się leczyłem. Mogę powiedzieć tak, no, że o tyle, że mam, no to w 90 roku